Jesteśmy na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie Polskie Wydawnictwo Rolnicze organizuje forum. Zobaczymy, co się będzie działo. Zapraszamy. Jest pan rolnikiem, był pan rolnikiem, a teraz piastuje pan najważniejsze stanowisko w tej branży. Jak się zmienia perspektywa patrzenia na ten trudny zawód? Ja się nie zmienia, tylko wie pan, ja na tyle zajmuję się rolnictwem z różnych punktów widzenia, że może bardziej dostrzegam również to, czego czasami sami rolnicy nie dostrzegają. Jak pan powiedział, jestem rolnikiem z wykształcenia po studiach rolniczych. Moje gospodarstwo w rodzinie jest od 140 lat, a teraz jestem ministrem, co też mnie to dziwi. Niezbadane wyroki opatrzności do tego doprowadziły. Sprawy rolne wymagają jednak szerokiego kontekstu i ich spojrzenia. To, że ktoś umie, bo czasami jestem o to pytany, panie, za mało rolników. Gdyby było więcej rolników, to by była lepsza decyzja, bo rolnicy się na tym znają. Na czym? Na regulacji pługa, na robieniu próby kręconej siewnika. To też to potrafię zrobić. Ale czy to wystarczy do tego, żeby zarządzać wielką firmą, czy zarządzać rolnictwem? Zapewne nie. Tu rolę mają szczególną organizacje rolnicze i rolnicy powinni działać w organizacjach rolniczych. Jeżeli nie są zadowoleni z dotychczasowych działaczy, no to proszę bardzo, są jakieś wybory do izb rolniczych, innych proszę wybrać młodszych, lepszych, dynamiczniejszych, sprawniejszych, takich, którzy będą dobrze reprezentowali świat rolniczy, ale jednocześnie będą mieli też wiedzę i będą sugerowali rozwiązania, a nie tylko mówili, my nie wiemy co robić, ale zróbcie, żeby było dobrze. No tak to każdy potrafi. Panie ministrze, dziękujemy i życzymy powodzenia i trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pierwszą i podstawową pracą moją jest praca rolnika, natomiast to agro czy agrobiznes gdzieś tam się wplata, ponieważ trzeba się znaleźć na rynku, trzeba umieć swoje produkty dobrze sprzedać i uzyskać za nie satysfakcjonującą cenę, na którą też nie zawsze mamy wpływ. Wpływ mamy na koszty produkcji, na efektywność swojego gospodarowania. Czego pan poszukuje, czego oczekuje od takich spotkań? Przede wszystkim jest to okazja do spotkania się z kolegami rolnikami, bo dzisiaj ten świat i obecność, czy obecny świat może tak szybko pędzi, że nierzadko nie ma czasu na spotkanie, na to, żeby nawet luźno przy kawie gdzieś porozmawiać, bo każdy ma kalendarz zapisany dość szczelnie i gdzieś tam tych swobodnych spotkań jest mało, także pierwsze spotkań z kolegami, drugie jakiejś nowej wiedzy, bo zawsze podróże czy wyjazdy na jakiekolwiek spotkania z zewnątrz, poza swoje gospodarstwo, czegoś uczą i kształcą. I jeżeli nawet z każdego takiego spotkania jedną czy dwie nowe rzeczy się człowiek dowie czy nauczy, to warto na takie coś pojechać. Czy w internecie też szuka pan tej wiedzy? Oczywiście, to dzisiaj bez świata wirtualnego jakoś nie da się prowadzić gospodarstwa, czy nie da się funkcjonować w tym świecie. Szukam informacji technicznych dotyczących nawożenia, techniki ochrony roślin, nowych rozwiązań, jeżeli chodzi o zwalczanie chwastów, szkodników, chorób. To jako rolnik, a jako osoba obsługująca tę branżę? Jako osoba obsługująca branżę też jakichś wniosków, które rolnicy wyciągnęli po tym roku, co doprowadziło do jakichś tam problemów w ich gospodarstwie, jaka była rentowność. To też daje mi jakąś tam obraz tego, jak przyszły rok może wpłynąć na to, na mój biznes i biznes mojej firmy. Taki jakiś najważniejszy wniosek, jaki się do tej pory nasuwa z tych pierwszych wykładów? Wniosek, który się nasuwa, no to wiadomo, że pod znakiem zapytania stoi bardzo mocno wsparcie Unii Europejskiej dla rolników. I tutaj mi się wydaje, że to jest taki główny problem, o który w tym momencie walczymy. W następnym rozdaniu
funduszy unijnych. Wiadomo, że rolnicy potrzebują dużo czasu na to, żeby się dogadać. Uważam, że no coraz łatwiej będzie przy zmianie pokoleń znaleźć tę wspólną płaszczyznę. Tego typu spotkania są ważne dla praktyków. Czy są ważniejsze może od spotkań na polu, w plenerze? Myślę, że są równie ważne. Czy ważniejsze? Na pewno nie. Zawsze spotkania na polach wnoszą bardzo dużo. Pytanie też dla kogo, tak? Czy oceniamy z perspektywy rolnika, czy z perspektywy kogoś, kto pracuje w tym biznesie, kto dostarcza, tak jak my, środki ochrony roślin, czy też nawozy, czy nasiona. Na pewno jedni i drudzy się uczą, uczymy się nawzajem podglądając, jeżeli chodzi o tą naszą branżę obsługującą rolników, a z kolei rolnicy myślę, że zyskują bardzo dużo na takich spotkaniach, bo uzyskują informacje o najnowszych trendach. Wiadomo, że ten dzisiejszy świat bardzo szybko pędzi, bardzo szybko się zmienia, wchodzą nowe technologie, warto na nie patrzeć, warto o nich wiedzieć. Tak naprawdę, jak sobie patrzymy na perspektywę 10 minionych lat, mamy zupełnie inne rolnictwo, tak? Rzeczywiście na dzisiaj rolnictwo precyzyjne jest już bardzo popularne, albo staje się coraz bardziej popularne, szczególnie w tych większych farmach. A jeszcze 10 lat temu tak naprawdę nikt o nim nie słyszał, tak? Nikt sobie nawet tego nie wyobrażał. A na dzisiaj jest wiele firm, które bez tego nie widzą możliwości pracy. Starają się wszyscy w swoich ofertach umieszczać nowe elementy. Również to doradztwo jest coraz lepszej jakości, staramy się rzeczywiście, aby one były jak najbardziej rzetelne. Bez tej rzetelności i porządnego doradztwa ciężko mówić o sprzedaży. Tak naprawdę ludzie, którzy pracują w naszej branży, są takimi lekarzami pól. Oni rzeczywiście muszą wiedzieć dużo i rolnik od nich powinien i wymaga bardzo dużo. Często się porównujemy do rynków zagranicznych, naszych zachodnich sąsiadów. Dzisiaj mamy rolnictwo, naprawdę nowoczesne rolnictwo, które rzeczywiście jest wyposażone bardzo dobrze, korzystamy z najnowszych technik. To, że kiedyś mieliśmy przestarzałe rolnictwo, spowodowało, że dzisiaj jesteśmy jednym, myślę, że z najbardziej nowoczesnych. Polska gospodarka rolna jest jedną z najbardziej nowoczesnych w Europie. I na pewno szczególnie ten taki trzon produkcyjny jest to coś, czym możemy się chwalić. Mamy nadzieję, że jakiś mały wkład do tego również nasza firma wniosła. Przyjechaliśmy z wyjazdem z naszego koła naukowego, z SGGW. Studiuje Pan temat związany z rolnictwem? Studiuję na SGGW zarządzanie inżynierię produkcji, a ponadto jeszcze studia niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, kierunek rolnictwo. Są zauważalne problemy rolnictwa polskiego, dlatego rolnictwo polskie należy jak najbardziej wypromować i wspierać. Przede wszystkim na własnym rynku, na własnym podwórku. Czy z tym rolnictwem wiąże Pan swoją przyszłość? Jak najbardziej. Moi rodzice posiadają gospodarstwo rolne. Ja też obracam się w tych tematach rolnych, dlatego myślę, że rolnictwo jest branżą przyszłościową. Myślę, że uczelnie kształcą raczej bardziej teoretycznie. Jest to przede wszystkim kształcenie częściowo przestarzałe, choć nie zupełnie. Jak najbardziej mamy do czynienia również z innowacyjnymi technologiami, od czego od razu mogę zapromować. Będziemy organizować konferencję w kwietniu, która będzie dotyczyła nowoczesnego rolnictwa, rolnictwa poza jutrem, czyli takiego, które wychodzi w przód, i głównym tematem będzie smart farming, czyli wszystkie nowoczesne technologie rolnicze. Mamy się czuć jako, rozumiem, zaproszeni. Jak najbardziej. W jakim celu Pan przybył dzisiaj do Poznania? W celu takim przybyłem po prostu, żeby o pewnych rzeczach porozmawiać z ministrem rolnictwa. Chociaż tak jak wspomniałem, no tak się złożyło, że bezpośrednio nie mogłem wystąpić. Interesują nas przede wszystkim sprawy izb rolniczych i odnośnie melioracji. Jako
przedstawiciele izb rolniczych by przyjechali sam autobusem dzisiaj. I właśnie w tej sprawie no, najbardziej nas w tej chwili nurtuje też no, eksport tej wieprzowiny ze zachodu. Ja cofnę może do tego jednego wątku, który pan wspomniał, bo pan minister powiedział, że jest w trakcie pracy nad projektem właśnie dotyczącym gospodarowania wodą. Tak? Na dzień dzisiejszy jest problem taki, że zapobiegamy skutkom suszy, ale nie likwidacji tej suszy. Po prosty przykład. Jest z gminy Krzywiń, która jeszcze w marcu 75% użytków zielonych miała zalanych, że myśmy w ogóle nie mogli wejść na te tereny ze względu na niedrążność rowu. A w maju już wystąpiła nam susza. Niby miała być wielka zmiana, a my jak bobry mamy na rowach, jak rowy są nieczyszczone, tak nadal to istnieje. I takie pytanie tu, żeby minister na to zwrócił uwagę. W pierwszej kolejności, jak my rolnicy, tak władze gminne, powiatowe, do samej góry, musimy zadbać o melioracje. Bo melioracja nie polega na tym, żeby tylko wodę odprowadzać, ale żeby wodę zatrzymać. Polski rolnik potrafi myśleć i potrafi deszczownie założyć, tak jest na zachodzie, tylko skąd my tą wodę mamy wziąć? Studnie gminowe są w okolicy tam 20 km jedno od drugi, a z rowu nie ma. Nie ma. Współczesne rolnictwo wymaga ciągłej edukacji i wprowadzania pewnych zmian. Jak to jest w segmencie środków ochrony roślin? Czy tak jak w każdym segmencie, to co przed chwilą powiedziałeś, jakby zmiany są potrzebne, zmiany generalnie też tak jakby prowadzą do rozwoju. Dzisiaj, to co dzisiaj na przykład usłyszeliśmy, klimat zaczyna nam stwarzać coraz większe kłopoty. Bardzo ciekawe wystąpienia a propos możliwości nowych, czy nowych technologii, które się pojawiają dzisiaj. Słyszałem o technologiach, gdzie są aplikacje, czy mają być aplikacje, albo testowane są bardziej aplikacje z drona, które będą rozpoznawały chwast, bądź rozpoznawały chore, w cudzysłowie, rośliny, czyli rośliny z objawami chorobotwórczymi, i w tym momencie będziemy mieli dużo mniejsze na przykład zużycie środków ochrony roślin. Na pewno jest trudność z tego punktu widzenia, że substancji nowych, aktywnych raczej nie należy się spodziewać. I tu dzisiaj jeden z przedstawicieli producenta powiedział, że średnio się czeka około 10-12 lat na nową substancję. Pytanie, czy się ją znajdzie, pytanie, czy jak ona będzie skuteczna, ponieważ ona musi spełnić wiele, wiele określonych parametrów, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Stąd myślę, że właśnie to precyzyjne rolnictwo i możliwość wykorzystywania technologii w ograniczaniu tak zwanej ilości substancji aktywnej na hektar. Skuteczność z jednej strony, z drugiej strony celowe zabiegi. Myślę, że to jest taki temat, który się będzie bardzo mocno rozwijał. Powiedziałeś owszem, że nie mamy nowych substancji, ale kluczowe jest ich dobór w odpowiedni sposób i zastosowanie w odpowiednim momencie. Dlatego z jednej strony mówimy, jakby wspominałem tutaj o tym tak zwanym rolnictwie precyzyjnym. Nie możemy rozumieć trochę poprzez urządzenia wymieniony przeze mnie dron, a możemy też je rozumieć przez właśnie precyzyjny, właściwy dobór substancji aktywnych. Mamy do czynienia z tak zwanymi produktami gotowymi, gdzie mamy dwie, trzy bardzo często substancje aktywne, a mamy pojedyncze składniki. Czy możemy kupić albo skonstruować sobie samemu produkt z trzech lub z dwóch substancji, ale korygując dawkę tak, żeby nam pasowało. Czasami może być to wręcz lepsze od gotowego produktu. W firmie Invigo sporo produktów to są produkty zawierające jedną substancję aktywną. Czy to się zmieni w najbliższym czasie? Pracujemy w tej chwili nad kolejnymi produktami, ponieważ w tym roku udało nam się dwa produkty zarejestrować, trzy składnikowe, są to fungicydy Kier i Harcer. W tej chwili pracujemy nad tym, żeby w przyszłym roku, mam nadzieję, udało się wprowadzić na rynek w sumie dwa lub trzy produkty, w cudzysłowie wieloskładnikowe, będą zawierały dwie lub trzy substancje aktywne. Przed chwilą wypowiadałem się, że czasami ten gotowy produkt nie jest najlepszym rozwiązaniem, natomiast my też jakby w swojej filozofii staramy się szukać i łączyć takie substancje aktywne, które z różnych względów właścicielskich, producenckich,
jeśli chodzi o tak zwane duże firmy, duże koncerny, czasami ciężko te substancje połączyć. My mamy tutaj ten komfort, że jakby jeżeli tylko jest dostęp do substancji aktywnej, to dużo łatwiej nam taki produkt w cudzysłowie skonstruować i myślę, że zwłaszcza w kukurydzy uda się nam przynajmniej jeden tego typu produkt zarejestrować, taki, który będzie łączył różne grupy substancji chemicznych, w dużej mierze między innymi odpowiadając też na problemy z ograniczaniem rozwoju odporności. Za nami udany dzień. Byliśmy na części konferencyjnej, gdzie słyszeliśmy wiele ciekawych wykładów. Dzięki za dzisiaj. Tymczasem subskrybujcie i lajkujcie. Do zobaczenia.